Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś dzień troszkę spokojniejszy, bo nasze gołąbki stoją w Zewen na maratonie. No zobaczcie, co się działo na mojej hodowli. No i tu jest samiczka, którą odebrałem od ludzi dla hodowcy. Dziś przyjedzie ją odebrać sobie w końcu. Już nie będę się musiał nią opiekować. Po prostu weszła do niehodowców. Kolega zadzwonił, poprosił mnie, żeby ją mu odebrał. Także odebrałem. Żyje na szczęście, nie padła. Nie wiem ile, półtora tygodnia. Nie pamiętam nawet ile jest u mnie. Nie pamiętam, ponieważ ona tutaj ma gryt, jedzonko, wodę. Dzisiaj chciałem zobaczyć, jak z ciekawości wygląda, czy jest na, czy przybrała masy, czy nie przybrała. Powoli przybiera. Tu ma wodę. O, i tak tu sobie siedzi w takiej klateczce indywidualnej, które mam do parowania indywidualnego. To, ale chyba przybiera, zaczyna nabierać masy, więc chyba będzie żyła. Kolega dziś odbierze, więc będę miał w końcu święty spokój. O, młode wygrzewają się na słońcu, widać je. Chyba je widać. No i tutaj się chowają. Widać. Wychodzą sobie. Także młode obserwują świat. Miałem też dużo telefonów w sprawie tego, jak prowadzę młode. Tak jak powiedziałem, niedawno zostały otwarte. Dziś, bo nie latają stare, są otwarte. No i tak pójdę je później zawołać, żeby weszły. A dzisiaj nie ma oblotów starych, bo są na locie. No więc tak to wygląda. No a tu w moim ogrodzie, o, mam porzeczki. Czarna porzeczka. Jednocześnie słodziutka i kwaśna. Ale kwaśna. Dobre, ale kwaśne. Mam też tu borówki. Także można się przy gołąbkach posilić. Takie larytasy. Obserwując młode, można sobie pobodjeść troszeczkę. Tu mają drugi identyczny wlot. O to chodzi, żeby było łatwo te gołąbki przenosić. No, a tu jeszcze mam wieprzki, czyli agrest. A, kuje. No, puść. Pyszniutki. Także moja działka przy gołąbkach. Można teraz korzystać z uroków. Niedługo dojrzeją śliweczki. Także jest troszkę różnych owoców. Słodkie malinki. Wszystko jest, co dusza zapragnie.
A i tu młode. Głodne jesteście? Co? Tak wygląda młodzież. O, szybko się pierzą. Za chwilę będzie czwarta zrzucona. Różnie. To jest. Siostra roczna ma 9 konkursów w tym sezonie. No i jeszcze rudy na dodatek. Tak się prezentują moje młodziaki. No. A ten też 4 ściepane. Starsze. O się. A powoli się tu. Dość fajnie się tu czują w tym gojemniku. Ile zleci jeszcze z 2 lotki do lotów. Będzie miał 5 lotek. 3, 6, 7, 3 zrzucone. 2 jeszcze rzuci, to na 5 lotkach będzie do lotowania. Akurat jak się loty zaczną, też troszkę przytrzyma to pierzenie. No. Za 1,5 miesiąca już będą loty. Także jeszcze trochę spokoju, muszą się nauczyć latać. Dobrze. No i takie gołąbki już. Jak się troszkę lepiej oblatają. A jeszcze 2-3 tygodnie. Za 2 tygodnie się kończą loty starych. No to, jak się to mówi, będzie trzeba powoli jakiś urlopik, a potem zająć się mutkami. Także 2-3 tygodnie. 2 tygodnie loty, 3 tygodnie, no 4 tygodnie, 2 tygodnie przed lotami młodych będzie się trzeba nimi zająć, czyli mają jeszcze około niecały miesiąc z 4 tygodnie swobody. A potem ogień. No i tradycyjnie po południu godzinę mamy 16. Idę łapać. Znaczy łapać, co ja bredzę. Idę zwołać młodzież, która siedzi. Normalnie potem byłyby obloty starych, ale są na locie, więc żadnych oblotów dzisiaj nie będzie. Idę je zawołać, pięknie sobie chodzą. A co powiem więcej, zrobiłem im też kąpiel. No, pewnie się i tego napiły. Także 200. Co to za gołąb? Z jaką obrączką? 0,251. Jezu, co to za młody. A już wiem, kurde, od kolegi, co przywiozłem. Teraz patrzę, co ja mam za młodzika. Matko jedyna. Tam jest 109, a 109 to już na pewno nie jest mój. 109 jakiś obcy. Jezu, trzeba to przejrzeć. Obcych u mnie, młodych, starych, od groma. Odnośnie obcych, to tu jest szwenda się parę dni. Spróbuję ją złapać pod tą wolierką. Gdzie tam złapiesz, spierdzieliła. O, młode się ruszyły. Jedynie w nocy co, jaszczą czy co? No. Okazuje się, że to jest gołąb od mojego kolegi z oddziału. Prawdopodobnie, ale muszę dobrze numer odczytać, bo tak na dalej odległość to
ogóle historia jest ciekawa, bo w jeden dzień prawdopodobnie no jedynka jest na końcu. A, może się na zbliżeniu uda. Będę coś widać. A co za cwaniaki, chyba są głodne. Pojdź, 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 pojdź. Dobry gołąb to głodny gołąb. Wiadomo, że wtedy jest zdrowy. O, to lubię. Przychodzisz i zawołasz z drugiej strony gołębnika, to przyjdą na drugą stronę. A tak powinno być. Pojdź, 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 pojdź. I rokes też jest. Ale do klapy macie iść, nie do mnie. No, wszystkie do mnie przyszły. A w gołębniku będzie papu. Ja wiem, może wody wam brakło. Pojdź, 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 pojdź. O, idą. I czekam o nie. Ale tu jakiś obcy szymel, które... Para obcych tu jest, które siedzą tu i nie chcą sobie odlecieć mimo wypuszczenia. O, z powrotem na pole ja. A no. Nie ma papu, to idziemy z powrotem na polko. Co? Co? Czekacie? Czekacie na papu? O, i rokes, tak mi go pobiły. Ale może z niego jeszcze coś będzie. No i po co ja trzymam takiego okaleczonego gołębia, nie? Jak ich tyle zdrowych jest. Ale szkoda mi go. Przez to, że szkoda, to potem tego jest dużo. O, spierdzielają. Nie wiem, skąd tam się ten kamyk znalazł. To go on przyprowadził. Jakim cudem kamyk? Ja w nich kamieniami nie rzucam. To jest w ogóle ciekawe. No, wraca do właściciela. No, samiczka odebrana. Co śmieszne, okazało się, że gościu ma pasiekę i przywiózł mi miodek swój własny w podzięce. Także przyjechał, nie wiem, z tatą czy z kimś, kilku, bo tu w rodzinie był w odwiedzinach. Odebrał tą samiczkę i dałem mu jeszcze młodzika małego na podłożenie, bo mi się wychował z linii bardzo dobrej Dakara, niech ma, niech mu się chowają. Dobrze, że się już jej pozbyłem i mi nie zdechła, ale już w dobrej stanie poszła. Także jeszcze prezencik dostałem. O, miodzik teraz kosztujemy jaki. Dobry, a faktycznie spadziowy. Z domieszką spadzi. Dobre. Także pomęczyłem się samiczką. Znaczy nie liczyłem na prezent, co tam. Ale miło. Ale pyszne. Dzisiaj to dosłodziłem w odcinku różne owocki. Tu ja teraz na koniec miodzik na podsumowanie. Jeszcze do tego dołożymy coś i będzie. Chociaż no taki fajny miodzik, to szkoda na miodówkę. No więc pozdrawiam wszystkich. Dobry lot. No dziś z racji, że trochę mniej pracy z gołębiami lotowymi, bo zostaje zakoszowane na 700, to uzupełniam karmę rozpłodowi. To tak jak już wspominałem, ja karmię raz w tygodniu. Tu dostają do wiaderka, wyżarły, więc trzeba im dać nową porcję karmy. Tu są samiczki, chociaż to jak samiec wygląda. Widzę, te się lesbijkują. Kto się to lesbijkuje? A wnuczka szalonej z córką szalonej. No, dobrały się. No i tu są samice rozpłodowe. Aż nadto ich tu jest. Dużo młodych, co sobie zostawiłem do rozpłodu. Nawet nie idzie potem tego wykorzystać. Myślę, że w przyszłym roku będzie ich
znacznie mniej, bo znaczna część tego rozpłodu będzie zlikwidowana, ale gołąbki na pewno ze wspaniałym pochodzeniem, więc zaraz im tu uzupełnimy karmę. O, taką metodą, wiadro jest już zasypane, oczywiście idą jeść, bo teraz mają okazję zjeść sobie co lepszego, a ten samicąc specjalnie dietetyczną karmę daje, a mimo to się łączą. Już przychodzi ten czas, że ja zawsze po rozdzieleniu potem łączę te gołębie, no bo się i tak robią lesbijki, więc końcem lipca, początkiem sierpnia, jak widzę, że odpoczęły i się lesbijkują, to jak mają nieść jajka czyste i tak nieść i siedzieć, to puszczam je do samców, przeparowuję i wychowuję młódki. Zwykle one są zamówione. Jak ktoś z kolegów jest chętny, to one akurat wyjdą, że we wrześniu, tak żeby wysyłki już były możliwe. Więc teraz, a co to za niebieska? To imbretka na szaleńca też. No też do rozpłodu pociągnięta. Także one już potrzebują samca. To samo u samczyków, one są na celach rozpłodowych. Też im zasypujemy karmnik. No i tu siedzą. Chyba tu dwie pary tu chyba są. Mam sztol z samiczką na loty plus 1000 km. Także z ludoklasenską jest Kopman i moja stara Asica też tu jest. Trzy pary tu są. Cztery, a reszta jest rozdzielona. Mamy tutaj samczyka. Kto ogląda moje filmy, wie, że ogłaszałem, że większość rozpłodu jest do wzięcia. Ktoś powie, że gołąbki to się nie sprawdziły. Tu jest przykład samczyka, którego mam na hodowli 3 lata. I wierzcie, do teraz nie mam po nim młodzika. Nie dlatego, że się zgubiły. Po prostu nie wychowałem przez te 3 lata po nim gołębia. W pierwszym roku był chyba późny, także tam nie naciągłem. Uznałem, dobra, za rok se uciągnę, bo po co mi gołąbki późne. Po nim, czyli dla siebie nie zostawiłem, bo już miałem dość młodych, zanim on miał młode. W zeszłym roku pechowo wyszło, że nie wyszło, że nic nie wychował. W tym roku dałem mu samicę super moją i jakoś tak wyszło, że też nie naniosła mu jajek, bo dałem mu babcię. No i nie mam młodego. 3 lata u mnie jest na hodowli, a nie miałem czasu go przeparowywać, bawić się z nim. To jest właśnie to, że tych gołębi jest dość sporo i nie ma czasu gołąbków, które się ma na hodowli, nawet wykorzystać, więc tak naprawdę nic o nim nie wiem, mimo że jest 3 lata. To nie jest jedyny gołąbek z taką historią. W zeszłym roku też zakupiłem tam ze wspólnych gołębników najlepsze lotniczki po sezonie. Jakoś tak mi się do krwi pasowało. Też po nich młodych nie mam w tym roku wychowanych. Kupiłem sobie na przykład z Belgii gołębie oryginał i ludoklasens. 3 oryginały, a mam wypuszczone z tych gołębi tylko 2 młode, czyli nawet nie jest po jednym z każdego, jest tylko z jednej, z 2 sztuk. No więc teraz tam mają młode, no ale to już nie będę odkładał, po co mi one. Także dużo gołębi na rozpłodzie w ogóle jest niewykorzystanych, że tak powiem. No i wniosek stąd, że jest ich po prostu zbyt wiele, skoro ich w
pewien sposób nie idzie wykorzystać. Są, bo są, ale nic z tego nie ma. Nie, że są głupie, tylko po prostu nie było czasu nic z tego odchować. Goście pojechali, trzeba resztę młodych zawołać. O, ta może w końcu wejdzie. A jest ta podejrzana samica. Tak jak mówiłem, kąpały się. Chciałem ją złapać, się nie udało. Przyjechali goście, przegadałem, więc idę dalej zwoływać, robić swoje. To miło się pogadało, gołębie pooglądało. Troszkę żeśmy poplotkowali. Jak to hodowcy z hodowcą. No i trzeba i robić swoje, bo widzę, tam nie mają wody. Te są głodne. Tu kolejne moje młodzieżowce. O, siostra tego rudego, tej rudej, bo to chyba też samiczka, ma 9 konkursów roczna. Brat dwuletni też ma 9, więc jest nadzieja na przyszłość. Ej, na razie są zdrowe, zawołałem. Pać, 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 pać. O, as lotowy mewka klasy pierwszej. Ludoklasens biały. Ciekawe, jak te ludoklasensy białe polecą. Czy to jest pocztowe? O. Pać, 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 pać. Pać, 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 pać. Apetyt dopisuje. Także tak z młodymi polatały. Oj, zwołujemy. Pać, 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 pać. No, ucz się wchodzić. Pać, 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 pać. No ty świniaku jeden. No właśnie. Ile na ciebie będę czekał. Pać, 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 pać. O, nie umiem jeszcze przez te problemy z wchodzeniem. Albo boi się kamery. O, nie chcę być filmowany. Nie jesteś głodny? Zjedzą ci wszystko i tyle. Nie będzie papu. Nie wejdziesz, co? Weszły, ale już wiem, co się stało. O, tu blokuje. Tu jest taka listewka. O, właśnie. Chyba niestety trzeba to urwać. O, teraz nie będzie problemu. Wszystko z biegiem lat się niszczy. I teraz już nie będzie blokady. Dlatego one tak źle wchodziły. No proszę, jak to się jest przypatrzeć. Proszono mnie, jakie są młodziaki. Tu jest samiczka z rozpłodu. Ona jest tam z górnej pary. Zaraz sobie przypomnę. Są dwie siostry, dwie takie siweczki. Zresztą koledzy, którzy są zainteresowani, to mogą przedzwonić. Ale tak trzeba przyjechać osobiście, więc innego wyjścia obecnie nie ma. O, także tak, kolejny młodziaczek na rozpłodzie. O, co urosnął. W zeszłym roku o tym czasie jeden kolega brał młode i nimi lotował. Wziął wtedy 21 młodych. Chyba loty mu przeżyło 17, czyli zaliczyło 5 lotów, ostatni 330 km. To dosłownie początkiem lipca takie młodziki wziął i w tym wieku młodymi lotował. 21 młodych wziął i przeżyły mu loty. Także dokładnie analogicznie rok temu to, co było po rozpłodzie, pozabierał. No i super mu się tam te gołąbki sprawdziły. Też wtedy nie było wysyłek, już były wstrzymane. On przyjechał osobiście. Oj, wziął te młode.
Wziął właściwie wtedy wszystkie, które nadawały się do oblatania, bo sobie postanowił, że będzie jednak lotował. Trochę późno się na to zdecydował, no ale zdążył i miał radość z lotów. Byłem nawet u niego nagrać filmik z przylotu, chyba z ostatniego lotu. Także no, wszystko fajnie, super wyszło. I w tym roku też fajnie te gołąbki lotują w czołówce, roczniaki. Ważne, że jest zadowolony. A tak, wrzucę tu jeszcze kolejne, które tu są zaraz. O, tu kolejny młodziaczek. Tak wygląda. O. Nie ma ich dużo. O, to następna samiczka. Prześliczna. Znaczy ja nie namawiam, żeby takimi młotkami latać. Chociaż ja w zeszłym roku też miałem w tym terminie odłożone młode. I przeszły cały program lotowy. Łącznie z lotem lipiany. To było 430 km. Także młode w tym wieku odkładane były w stanie przejść cały program, 6 lotów, porządnych lotów, gdzie był ostatni, przedostatni 300 z hakiem, ostatni 430. Także dały radę, ale oczywiście to jest dużo pracy, muszą mieć super zdrowie, no i ktoś niedoświadczony może je potracić, więc nie polecam, ale jest to możliwe. Loty wtedy zaczynały się 14 sierpnia, więc tak naprawdę był miesiąc, może kilka dni od odłożenia, żeby je oblatać. Także naprawdę szok, że te gołębie w ogóle wracały. Ale mówię, to jak już ktoś u mnie to obserwuje, to widział. A tak samo nagrałem kolega, który właśnie brał te gołębie. I w innym oddziele też w takim samym wieku lotował moimi ptakami. No. Prześliczna siweczka. Tu kolejny. Ta samiczka jest po... Kupiłem lotniczkę z WG. I naparowana jest na linię gołębi 1000 plus kilometrów, więc taki ekstra daleki dystans. O, takich młodych. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie ma ich 20, tak jak w zeszłym roku. Bo ja już to rozdzielałem znacznie wcześniej. Czy ogólnie może tu będzie tyle tych młodych, bo się też jedne dochowują. No ale ładne, fajne. Ale też chyba samiczka. No, tak się prezentują. O, następny, ale nerwowy. Nie ma możliwości wysyłek. No chyba, że ktoś podeśle jakiś samochód do odbioru, żeby kogoś tam wziął. A jak ktoś przyjedzie, to na paliwo dostanie takiego młodzika gratisie, żeby mu się opłaciło przejechać. Więc, a to jest samczyk. Tam była samiczka, a tu jest samiec. Jezu. O. Także akurat o, takie są. O, spokojnie, tu też jest biały z Ludoklasensów, oryginałów. Ojciec Gryt, matka Ludoklasens. Samczyk połowy też można by już brać. No. Także jeśli ktoś zainteresowany, to zapraszam. 513 812 854 kontakt.